Dzień dobry. Dzień dobry, ja warzywniaku. Takie biedniutkie, malutkie kwiatki na takiej roślince, która tak super, super pachnie z mięskiem w gularzyku, mielonych majeranek. Po prostu boski. I słuchajcie, w tym roku sobie posadziłem sam, żeby mieć taki fajny, oryginalny zapach, bo ze sklepu to już nie to. Tak, najpierw ten majeranek pielimy ze wszystkiego, co zalega, łapiemy ładnie w jedną wiązkę, tak? I robimy, co Michasia? Cięcie odmładzające. Ciach, cięcie odmładzające. Układamy sobie, tak. I tu jeszcze będzie jeden. O, i jest połowa sierpnia. Zależy kto posadził, kto kiedy posiał, to wtedy będzie zbierał. Ja posadziłem dosyć późno, bo dowiedziałem się, że moja mama nie sadzi. To mówię, no ktoś w rodzinie musi. I teraz dopiero zbieram. Ale najważniejsze jest to, żeby patrzeć na te bombeczki, które dostają kwiatuszków. W momencie jak on zaczyna kwitnąć, to my go obcinamy i suszymy w ciepłym, ale ciemnym pomieszczeniu. O, jesteśmy już w pomieszczeniu. Tu wczoraj zostało rozłożone już część majeranku. Po prostu może to być pokój. Może tu być jakaś komóreczka, cienko. Rozkładamy. I po około tygodniu ten majeraneczek już będzie suchy. Ładnie go możemy wtedy skruszyć. Tak, wyrzucić te gałązki, skruszyć te kwiatki, listki i włożyć do szklanego pojemniczka, tak żeby nam ten cudowny aromat nie wyparował. O, i gwarantuję wam, że zebrany taki swój majeranek jest po prostu pyszny i wonny. Natomiast ten już starebek, który ma tam rok, gdzieś tam leżał w magazynach, wywietrzał. No już nie ma tych aromatów. Najlepszy jest własny. Tak jak wszystko zresztą. I ogóreczki, i pomidorki też własne są najlepsze.